poszukuje Boga, lecz dystansuje się od cudów. Wierzący trochę mi współczują. Nakłaniają mnie, bym w nie uwierzył i szukał ich w swoim życiu, bo one świadczą o istnieniu istoty nadprzyrodzonej. Wciąż się opieram. Może z uwagi na wykształcenie, a może przez brak wiary. Choć pragnę wierzyć w Boga, sądzę, że cuda nie dowodzą Jego istnienia. Czy się mylę? Nazywam się Robert Lawrence Kuhn, a ten film służy poszukiwaniu prawdy. Bóg, cuda i dowody. Zacznijmy od boskiej opatrzności, władzy absolutnej nad wszechświatem i rzekomym źródłem cudów. Później zastanowimy się nad tym, jak do nich dochodzi. Do rozmowy zaprosiłem Williama Lane'a Craiga, apologetę i filozofa broniącego doktryny chrześcijańskiej. Czym jest boska opatrzność i jak się ma do koncepcji Boga jako stwórcy wszechświata? Oznacza to, że to Bóg decyduje o wszystkim, co dzieje się we wszechświecie. Boską władzę nad nim można podzielić na opatrzność zwyczajną i nadzwyczajną. Ta pierwsza oznacza boską działalność poprzez naturalny porządek rzeczy. Druga zaś, działalność poprzez gesty, których nie potrafimy wytłumaczyć prawami natury. Takimi gestami są właśnie cuda. A pan w nie wierzy? Jeśli wierzymy w Stwórcę Wszechświata, który ustalił prawa natury i działa poprzez naturalny porządek rzeczy, to mamy prawo uważać, że ta sama istota nadprzyrodzona może wywoływać niesamoistne zdarzenia. Czyżby Bóg stworzył świat niedoskonały i teraz zmienia naturalny porządek rzeczy? Cudu nie należy postrzegać jako naruszenie praw natury. To błędne i psychologicznie szkodliwe. Gdybyśmy oceniali je w ten sposób, cuda byłyby niczym innym jak boskim gwałtem na matce naturze. Jak zdefiniować cud? To zjawisko ponadnaturalne, którego nie potrafimy wytłumaczyć prawami natury. Powtarza się pan. Nie dlatego, że wykluczam łamanie praw natury przez Boga. Te pozostają w mocy. Stwórca jednak potrafi czynić gesty, których autorstwa nie sposób przypisać naturze. Cuda to nie korekty wprowadzane do niedoskonałego świata, to raczej zdarzenia wykraczające poza prawa natury, wskazujące na działanie Stwórcy. Dlaczego nigdy ich nie widziałem? Może szuka pan mnie tam, gdzie trzeba. Przyszedłem do pana. Nawet dziś Bóg czyni cuda. Tylko mnie pomija? Bynajmniej. To kwestia osobistych relacji. Wielu ludzi doświadcza cudów. Bóg może decydować o pańskim życiu, również poprzez wysłuchiwanie modlitw bez potrzeby czynienia cudów. Kluczem do zrozumienia jest świadomość, że Bóg jest istotą wszechwiedzącą, zna zamiary wolnego człowieka, którego sam umieścił w stworzonym przez siebie świecie. Bóg potrafi sterować wszystkimi rzeczami bez ingerencji, którą postrzegamy jako cudowną. Interesuje mnie koncepcja Boga jako Stwórcy.
Bóg nie tylko powołał nas do życia. To On stworzył świat i ustanowił prawa natury wywołujące określone zjawiska. Opatrzność realizuje się poprzez wszechwiedzę Boga dotyczącą kontroli nad światem. Dopiero potem dochodzą działania poprzez cuda wykraczające poza naturalny porządek osadzony w czasie i przestrzeni. Bóg ma pełne ręce roboty. Istota wszechmogąca wywiązuje się ze swoich obowiązków. Bóg jako Stwórca, filar Wszechświata, źródło opatrzności i cudotwórca. Chciałbym w to uwierzyć. A kto nie? Zgodnie z tokiem rozumowania Williama Craiga, dla istoty transcendentnej, która zaprojektowała i stworzyła Wszechświat, czynienie cudów to pestka. Zgoda. Lecz założenie, że Bóg istnieje, żeby podtrzymać wiarę w cuda, to sprzeczne rozumowanie. Przecież taka istota nie musi obchodzić ustalonych przez siebie praw. Cuda stoją w sprzeczności z prawami natury, choć dotyczą świata materialnego. To oznacza, że muszą istnieć na nie fizyczne dowody. Gdzie ich szukać? Zanim się poddam, spytam sceptyka. Profesor Walter Synod Armstrong w swoim ateizmie nie doszukuje się dwuznaczności. On też dyskutował z Billem Craigiem zapewne dłużej niż ja. Pytanie, czy potrafi mi pomóc? O cudach zaświadczają pojedyncze osoby albo grupy, czasem liczne. Musimy ocenić, czy cud, który zawsze przeczy prawom natury, jest na tyle nieprawdopodobny, że dowody przeciwko niemu są twardsze od dowodów na pomyłkę świadków. Jeśli grupa ludzi twierdzi, że widziała George'a Busha chodzącego po wodzie, to jak zareagujemy? Powiemy, być może, choć przeczy to prawom natury. Logicznie nie jest wykluczone. Czy wierzymy świadkom? Nie. Ponieważ nie mamy rozsądnych podstaw, żeby wierzyć ludziom twierdzącym, że widzieli cud. Po pierwsze, kto zaświadczy, że Bush chodzi po wodzie? Republikanie. Kto powie, że był świadkiem cudu? Chrześcijanie. Nic więc dziwnego, że grupa ludzi będzie głosić podobne rewelacje i sama w nie uwierzy. Ona bowiem interpretuje pewne doświadczenia jako cuda. Nie znam przypadków, w których prawa natury nie podważyłyby dowodów na cud. Tych jest znacznie mniej. Ustawia pan wysoko poprzeczkę. Im bardziej niewiarygodne zdarzenie, tym silniejsze dowody należy przedstawić. Rozważmy zmartwychwstanie Chrystusa. Trzy kobiety widzą pusty grób. Niewykluczone. To jednak nie oznacza, że Chrystus zmartwychwstał i poszedł do nieba. Być może grób nie był pusty, lecz kobiety przyjęły taką wersję. W końcu chodzi o poważanie. I komu pojawia się Jezus? Uczniom. Ja również ukazałbym się swoim uczniom, bo wiem, że to rozpowszechnią. Być może któryś apostoł krzyknął, że widzi Jezusa. Inni nie chcieli przyznać, że Go nie widzą, bo wyszliby na niedowiarków. Presja społeczna służy propagowaniu podobnych historii. Skoro spisuje się je dopiero po latach, a nawet stuleciach, do tego czasu zdążą powstać wokół nich legendy mające niewiele wspólnego z faktami.
Co począć z rewelacjami światowych religii? We wszystkich znajdziemy zapisy o cudach. Po pierwsze, musimy zrozumieć, że święte księgi powstawały w czasach, w których podobne świadectwa traktowano poważnie. Religie nie powstawały w oparciu o przekazy o miłych ludziach mających coś mądrego do powiedzenia. Aby księgę uznano za źródło mądrości, należało ją ubarwić. Inna sprawa, że wszystkie zawierają mądrości i przemyślenia, z którymi na ogół się zgadzamy. Zwłaszcza w kontekście zasad moralnych i wiedzy historycznej. Grunt to nie brać każdego słowa poważnie. Nadzwyczajne zdarzenia wymagają nadzwyczajnych dowodów. Tak sceptycy oceniają cuda. I to ma sens. Skoro cuda dzieją się w świecie fizycznym, muszą stać w zgodzie z prawidłami nauki, żeby udowodnić swoją prawdziwość. Skoro wiemy, że nie wszyscy wierzą w cuda, jak wpisują się one w argumenty przekonanych o istnieniu Boga? W Waszyngtonie porozmawiam z Richardem Swinburnem, filozofem przytaczającym dowody na istnienie Boga. Richard poddaje argumenty surowej analizie. Jak więc podchodzi do zagadnienia cudów? Współcześni uczeni na ogół nie są zwolennikami tezy, że cuda świadczą o istnieniu Boga. Jak pan ocenia ich podejście? To tylko część większej całości. Potrzebujemy innych powodów, żeby wierzyć w Boga. Same jednak argumenty na istnienie cudów tę wiarę cementują. Można znaleźć dostateczne dowody cudów. Grunt to wskazać zdarzenia stojące w sprzeczności z prawami natury. Kiedy człowiek twierdzi, że był świadkiem cudu, rodzi się konflikt między dowodami na to, co mogło się wydarzyć, a zdarzeniami podyktowanymi prawami natury. Jak je wyważyć? Można przyjąć dowody w postaci relacji świadków, ich liczebności oraz potwierdzające ich wiarygodność. Na przykład zapis zdarzenia. Nie uważam więc, że dowody rzeczowe wykluczają zeznania świadków. Należy jednak ustalić sposób ich oceny w świetle posiadanej wiedzy o świecie. Jeśli mamy ogólne dowody wskazujące na istnienie Boga, powinniśmy rozważyć je tak samo jak fakty dotyczące praw natury. Jeśli istnieją przesłanki, by istnienie Boga uznać za wysoce prawdopodobne, to niewykluczone, że prawa natury działają tylko do tego stopnia, jak on uzna to za stosowne. Jeśli potrafimy wykazać, że Bóg jest źródłem cudów, wystarczy określona liczba świadectw do udowodnienia, że cuda się zdarzają. Bóg czyni dobro, dlatego ingeruje w prawa natury dla określonych celów i realizacji własnej woli. Jakie to cele i dlaczego Bóg łamie ustanowione przez siebie prawo? Bóg ma kilka powodów, żeby czynić cuda. Na przykład wysłuchuje naszych modlitw, choćby o zdrowie dla dziecka z nowotworem. Można by powiedzieć, że skoro Bóg czyni dobro, to zapewne ułożył świat tak, by ludzie zdrowieli. Jaki więc ma sens wysłuchiwanie modlitw? Otóż Bóg pragnie współdziałać z ludźmi, dlatego stwarza okoliczności, dzięki którym może coś zmienić.
nie czyniłby tego, gdyby go o to nie prosili. Chce, byśmy naszymi modlitwami wpływali na to, co się dzieje. Inny powód to uwierzytelnianie nauk proroka. Bóg sam może wpływać na prawa natury. Jeśli prorok głosi nauki, a Bóg czyni cuda, które te nauki potwierdzają, można uznać, że w ten sposób nadaje im odpowiednią rangę. Richard Swinburne zawsze przedstawia racjonalne i przemyślane wywody. Ciągle się od niego uczę. Lecz wśród licznych argumentów za istnieniem Boga, cuda najsłabiej do mnie przemawiają. Uczony ostrożnie przedstawia to, co mogłoby uchodzić za dowód, lecz brakuje mu konkretnych przykładów. To zrozumiałe. Nie ma ich zbyt wiele. Kilka miesięcy po dyskusji z Richardem rozmawiam z Bidem Randlem, ateistą i filozofem z Uniwersytetu Oksfordzkiego. Chciałbym posłuchać, jak pan filozoficznie analizuje cuda, żeby uzasadnić istnienie Boga. Pragniemy przeżyć coś nie nadzwyczajnego, lecz niemożliwego do wytłumaczenia za pomocą praw przyrody. Powstaje pytanie, co uprawnia nas do stwierdzenia, że nadzwyczajne zdarzenie nie jest cudem? Nie można kwestionować wiarygodności świadków domniemanego cudu. Z tym jednak można sobie poradzić, jeśli dotrzemy do odpowiedniej liczby świadków albo zdobędziemy dowody w postaci fotografii. Wtedy nie będzie wątpliwości, że coś podobnego się wydarzyło i że nie potrafimy tego wyjaśnić. Sęk w tym, żeby wiedzieć, kiedy możemy jednoznacznie stwierdzić, że nie istnieje naturalne wytłumaczenie. Weźmy na przykład osoby prowadzące programy, w których odgadują, co jest w kopercie albo co ktoś rysuje w zamkniętym pomieszczeniu. Ludzie ci na ogół potrafią wyjaśnić, co robią. Bo to sztuczka. Gdyby nie potrafili, można by to tłumaczyć istnieniem telepatii. To jednak ogranicza nas do świata fizycznego i dowodziłoby, że ludzie posiadają niezbadane zdolności, które trzeba zgłębić. Lecz nie uda nam się zgromadzić dostatecznej liczby dowodów na poparcie twierdzenia o istnieniu boskiej opatrzności. Rozpatrujemy więc problem na trzech płaszczyznach. Cud jako zwykła sztuczka. Cud jako zjawisko rzeczywiste, którego wyjaśnienie być może istnieje gdzieś w świecie fizycznym, lecz tego nie wiemy. Trzecia płaszczyzna. Cudów nie ma. Nieważne, jak nadzwyczajna wydaje się sytuacja, nie dowodzi ona działania Boga ani żadnej istoty nadprzyrodzonej. Pytanie, czy ingerencję nadnaturalną można uznać za racjonalne wytłumaczenie? Nawet jeśli uznamy je w ostateczności. Tak mogą podchodzić do tego ludzie, kiedy inne wyjaśnienia zostaną odrzucone. Moje pytanie brzmi, jak można uznać coś podobnego za wyjaśnienie, skoro nie mamy pojęcia, jak ta istota funkcjonuje, ani jak potrafi to, co się jej przypisuje. Tego nigdy się nie dowiemy. Może dotknęliśmy sedna sprawy. Może od czasu do czasu dzieją się rzeczy, których nie potrafimy wytłumaczyć. Woli pan bronić tezy, że cudu nie da się racjonalnie wytłumaczyć, niż potrafić wywnioskować, że gdzieś tam istnieje Bóg cudotwórca. Owszem, ponieważ nie możemy rozpatrywać wysuwanych tez w kategoriach dowodów. Również tezy teistów nie spełniają określonych kryteriów. Meet the demands.
Bea Trundle uważa, że bez względu na prawdopodobieństwo cudu nie wynika ono z faktu istnienia Boga. Zawsze znalazłby inne wyjaśnienia. Uczony nie wierzy w Boga. Ja, choć wciąż go poszukuję, zgadzam się z Beadem Randlem co do istoty cudów. Czegoś nie pojmuję. Może powinienem odejść od filozofii? Ponieważ cuda należy badać naukowo, spytam, co o nich sądzi wierzący uczony. Nie pierwszy lepszy, lecz jeden z wiodących. Francis Collins, szef projektu badającego ludzki genom, kieruje Narodowym Instytutem Zdrowia. Jest również autorem książki Język Boga, w której znajdziemy ponoć dowody na jego istnienie. Nie chciałem omawiać cudów. Może z uwagi na wykształcenie, po prostu nie czułem się na siłach, by uwzględnić ten problem w swoich filmach. Zaprzyjaźnieni filozofowie i teologowie nalegali, bym go nie pomijał. Przychodzę do pana jako do naukowca, żeby porozmawiać o cudach. Powinniśmy. Kiedy dyskutując z innymi uczonymi przyznaję, że jestem wierzący, natychmiast pada pytanie, ale w cuda pan nie wierzy. Moja odpowiedź, że nie należy ich wykluczać, wywołuje zaskoczenie. Przecież cuda przeczą wiedzy naukowej. Z definicji cud to naruszenie praw natury, którego nie można wytłumaczyć racjonalnie. Niemniej we współczesnym dyskursie słowa cud nadużywają ludzie znajdujący miejsce na zatłoczonym parkingu albo piękny kwiat. Nic podobnego. Potrafimy wyjaśnić, które geny zostały uaktywnione, żeby pigment nadał kwiatowi określony kolor. Pytanie, czy istnieją rzeczy wymykające się prawom natury? Większość religii stoi na stanowisku, że tak. Dla mnie, jako chrześcijanina, zmartwychwstanie Chrystusa to fundament wiary. Ktoś pyta, dlaczego uważam, że coś przeczącego prawom natury w ogóle się wydarzyło? Co z DNA i komórkami? Dla mnie to nie tak poważny problem logiczny, jak się go przedstawia. Kluczowe pytanie brzmi, czy wierzymy w Boga, a więc w istotę przynajmniej częściowo funkcjonującą poza prawami natury i zaznaczającą swoją obecność w naszych czasach. Jeśli tak, to do wiary już tylko jeden krok. Byłbym zaskoczony, gdyby wierzący go nie zrobił. Skoro Bóg istnieje, zapewne od czasu do czasu daje o sobie znać poprzez odstępstwa od praw natury dla realizacji swojej woli. Cuda, o których mówią religie, często pochodzą z odległych czasów. Kiedy zaczynamy badać te przypadki, większość nie wytrzymuje konfrontacji z dowodami uczonych. Questionable historical records, and as you bring them more current and you look at any claims, they all fall apart. Zawsze powstaje pytanie o zgodność z prawdą rzeczy albo zjawisk z czasów, w których nie istniały odpowiednie narzędzia badawcze. Zapewne można wysunąć kontrargument, że cuda nie dzieją się przypadkowo. W ten sposób Bóg realizuje swoją wolę albo ma dla nas jakieś przesłanie. Być może w dziejach ludzkości były czasy, w których te przesłania były szczególnie potrzebne i wtedy pojawiały się cuda. Skoro nie żyjemy w ciekawych czasach, nie liczmy, że będziemy świadkami cudu. Uważam, że żyjemy, lecz każde pokolenie powie to samo. Ludzie na ogół sądzą, że to ich czasy są najważniejsze. Jeśli Bóg judeochrześcijański istnieje, to cuda istotnie się zdarzają. Pragnę w Niego wierzyć, lecz do cudów nie mam przekonania i nie zwracam na nie uwagi.
Niemal w każdej religii znajdziemy ich świadectwa. Zamierzchłe, wątpliwe i często sprzeczne. Współczesne cuda w ogóle do mnie nie przemawiają. Ani te głoszone w wyreżyserowanym programie, ani te płynące z ust wierzących. W moim odczuciu historie o cudach trącą fałszem i budzą podejrzenia. W najlepszym przypadku tak zwane cuda są nieprzekonywujące. W najgorszym bluźnią przeciwko Bogu, któremu wierni przypisują zmyślone rzeczy. Lękam się zarzutów arogancji i bezwzględności. Boję się wystawiać Boga na dziecinne próby. Uważam jednak, że jeśli chcę, bym wierzył w cuda, sam zdecyduję, jak do mnie dotrzeć. Mało kto zgodzi się, że przybliżyłem się do prawdy.